Wiecie co? Nagrywam ten film zaraz po poprzednim, bo nie chcę czekać. Dostaliśmy wreszcie kogoś innego niż tego Włocha, Spinner 2K. Ma nie tyle elo, że się będę obawiał. To jest oczywiście GeoGuessr, gra, która nas upuszcza w tym miejscu na świecie na przykład i mówi, gdzie to cholera jest na Ziemi. I ja muszę powiedzieć, że to mi wygląda na... jakby to było w Argentynie na granicy z Chile. Dlaczego? Mamy czarne auto, co jest, są różne auta w różnych miejscach, to wygląda pustynnie, więc musimy być w tym rejonie Argentyny, a pomiędzy Chile a Argentyną są góry. I tak musimy robić 20 razy na film, żeby wbijać wyimaginowane punkty. Byliśmy na granicy z Chile, ale nie tak wysoko i ja byłem dalej, więc tracę punkty. Tak to działa. I jest również tryb rankingowy, w który w tej chwili gram. Jeżeli przegram tą grę, to spadnę do Mastera z Championa i moi widzowie się będą ze mnie śmieli. Więc duńsko bardzo tamto mi leci z tym znakiem AE, więc powiedzmy, że to jest tutaj. Znak AE, ale również było Zimmer po niemiecku, jako pokoje. Więc przypuszczam, że to jest jakaś taka podróżnicza część Danii, no bo to musi być Dania, bo jaki inny język by dał język taki. Dania, ale w złym miejscu. On kliknął na jakieś wysepce na środku po prostu, żeby całą Danię pokryć. Chłop ma oczywiście większy level od nas. Hiszpańsko, południowo-hiszpańsko. Baltum Hotel California z akcentem na O. Albufeira to jest Portugalia i niestety to mogą być te głupie wyspy w Portugalii, których nie lubię. Praia to znaczy stolica takiego państwa, ale również plaża chyba znaczy. Ginasio Exterior, czyli zewnętrzna siłownia. O! Portimao, Lisboa A2 i A22. Faro jest na dole, Albufeira jest tutaj, sztos. Dobra, jeżeli on nie znalazł, to myślę, że możemy jakieś 500 punktów na nim wyciągnąć. Portugalia nie jest taka duża. Dość blisko kliknął. 180, 160. Dobra, musimy się odbić. Bo naprawdę muszę mega tryhardować. Bałkany, po tym pachołku już widać. Antena jest, więc wyklucza mi to Serbię i Macedonię. Przepraszam, tak, Serbię i Macedonię. Północna Serbia ciągle wchodzi w grę, ale myślę, że to może być Chorwacja. Szczególnie z takimi znakami Jablanica. Dużo pić i spać. Gdzie to jest? Fryzjerski salon GSM. Dawno nie widziałem tego skrótu. Jak jeszcze można było ściągać gierki z tyłu, kurna, CD Action. To jest niesamowicie te. Słoweńskie bodajże. Chyba w Słowenii takie są. Tak, ale nie w tym rejonie Słowenii. Kliknęliśmy dosłownie w to samo miejsce. 22. Muszę mieć coś mocnego, żeby tego chłopa wreszcie pokonać. Bo wygrywam tylko na głupotach ostatnio i tak już nie może być. Copesilia Merito. Jest to Portugalia znowu. Rigas. Rigas Bitter, tak? Łotwa. Przejście jakieś dla pieszych, znak stopu. To jest jakieś miasto w Portugalii, więc wybierzmy sobie Pombal. Okej, pod Viseu byliśmy. Viseu brzmi jak Liseu, czyli liceum po katalońsku. No, bardzo podobny to w sumie to po polsku również. Co to jest? Nie wiem, po tym zdjęciu po prostu nie wiem. Znowu jakieś śmieszne słowiańsko-bałkańskie państwo. Chociaż... Nawet Anglia by przeszła. Albania czy Włochy? To było i chyba jak Włochy. I to mi Czkawka, przepraszam. To mi wygląda bardziej na Włochy niż jak Albania. Ostatnio pomyliłem się niestety. Pomyliłem te dwa państwa. Co mi sprawiło wielki, wielki smutek. To jest Włochy. Żadne inne państwo nie ma takiego głupio dużego Chieti. Nie mam pojęcia, gdzie jest Chieti. Tak głupio dużych cyfr na znaku spowalniania. Nie wiem, czy dobrze kliknąłem. Mam nadzieję. Nope. Chieti są pod Pescarą. Chłop po prostu kliknął w środek państwa i widzicie, ja próbuję zgadywać rejony po klimacie, nie dupa. Się klika w stolicę, tak jak kiedyś, jak był Austria, to się klikało w stolicę. Teraz się to troszeczkę zmieniło, ale... Wiszki, Dauga, Wpilc, Rezeknę. Dobra, robimy to. Rezeknę jest po prawej. Tutaj P64 do Riski. LOL.
Wiedziałem, że jedziemy na wschód, więc... Ej, ale 5000 takie, to myślę, że... Ja dumny jestem. Ja i tak mam spełnioną tą rundkę. Może? Okej, okay, tu wy się wypowiedzcie. Czy GeoGuessr powinien dawać boosta w turniejowych, jeżeli macie 5000? Bo chyba poniżej 100 metrów albo 150 trzeba na to 5000. Myślę, że dodatkowe minus 100 punktów dla przeciwnika, czy coś takiego lekkiego. I nie wiem, żeby ograniczyć ten mnożnik do dwukroci, czy do trzykroci, żeby po prostu... Bo jak już jest na tym poczwórnym mnożniku... On był bliżej. Jak już jesteśmy na tym podwójnym mnożniku, to da się wydupczyć po prostu nie znając stanu, tak? Jakby według mnie jestem w miarę blisko, ale... Master of Disaster. Odbijemy czempiona, nie bójcie się, bo teraz będziemy grali z innymi masterami, którzy są ewidentnie gorsi ode mnie, bo... GG chłop napisał. Bo tak działa system Elo oczywiście. Segen Vey, Pachoł jak Dania. Ja po prostu robię jedną wielką serię zderankowania się. Czyli ewidentnie master trafia na masterów, champion trafia na championów. Nie trafia się na ludzi spoza swojej rankingu, nawet jeżeli mają podobnie. Bornholm. Dobra, dwa. Czyli nie zrobię mu flawlessa. Anglia. England. Come on, England. Score some fucking goals. Alba. Widzicie? Jest napisane Alba. Alba znaczy Szkocja. W jakim języku nie zgadniecie? W szkockim. Let's go. To był chyba najdziwniejszy clue, który kiedykolwiek znalazłem i wykorzystałem. Auto jakiegoś typa. Stara Kenia. Rolling push od razu. Może tak powinienem grać, tak mega agresywnie. Po prostu widzę, klikam, nie? Po vibe. Tutaj jest takie śmieszne drogi na boki. Znowu Anglia. Milton Keynes? Nie, z tyłu są te. To nie Anglia, to jakaś Dania czy coś. Gotan, to Szwecja. Tu są jakieś flagi. Wiecie co, czuję północność? Naprawdę czuję, że jesteśmy bardziej północno. O, w Szwecji. O. Öreryd Nihom, czyli nowy coś tam. Öreryd może jest jak Örebro. E4 jest napisane Holender, czyli jesteśmy północno, jesteśmy gdzieś tutaj. Dopiero zauważyłem ten malutki znak pod spodem. A jednak południowe. Bardzo ciekawe. Foglaback, że jak followback. To tu jest napisane. W ogóle influencerzy mówiący, żebyście ich pośledzili na Instagramie i skomentowali zdjęcie, bo wam polajkują zdjęcia, to jest największy etap manipulacji, który istnieje na świecie. To jest moja wypowiedź na dziś. Kuj, dobra. Turcja i do widzenia. Tu jest napisane Kara Kaja, czarna Kaja. Taka polska piosenkarka, która nie wiem co robi ze sobą. Była taka piosenkarka Kaja kiedyś, Boże, nie potrafię nazwać żadnej jej piosenki. Napiszcie, czy ją kojarzycie. Nordycko. Map. Karte. Sicht Karte. Patrząc mapa. This is nicht Deutschland. Jawohl. Nein. Sehr gut. Muszę się niemieckiego nauczyć. Dania. Sztosik. I to musi być pod Kopenhagą, gdzie indziej. Gdzie indziej, nie ma nic innego ciekawego w Danii oprócz Kopenhagi, Bornholmu, gdyby był polski, byłby ciekawszy, i miejscowości Faxe, gdzie robią Faxe Kondi. England. Podwójne obrażenia już. Widzicie, jaki jest po prostu... Ale zauważcie i wypowiedzcie się o różnicy. W Masterze stąpuje. Jak tylko wchodzę do czempiona, mam 10 elo więcej, ludzie mnie stąpują. To jest... Jestem w elo hellu po prostu. Nie, dobra, zgódźmy się, jestem w skill hellu, bo jestem gówniany, ale... Guys... wygląda to mi jak Irlandia, ale druga generacja kamery sprawia, że chcę powiedzieć wyspa Man. Jakiekolwiek auto bym chciał zobaczyć. Community... Hello area.
Pokaż blachę, pokaż blachę. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest blacha? Boże, miś w dużym niebieskim domu miał takie bęgiery. Żółte z tyłu. Isle of Man. Koń! Dopiero zauważyłem konie, zauważyłem go na starcie kompletnie. Brytol se przyjechał. Dobra. On i tak umrze w następnej rundzie. In before ja umrę w następnej rundzie. Triple damage. Absolutnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Półkula wydaje się być południowa. Jest jakiś motocyklista. Zobaczmy, co motocyklista robi. Nie mam pojęcia absolutnego. Jedziemy w drugą mańkę teraz. Są tam jakieś... To mogą być Włochy. Jakby nie możemy ufać słońcu. Bo to po prostu mi wygląda na Włochy. Hello. Pozo? Przez Z? What? Nie, to jest Meksyk, jeżeli już. Taki Chevrolet z takimi blachami niewyglądającymi. W ogóle był inny format blach. Zauważcie, że w Europie mamy bardzo długie i niskie blachy. Idę dziś na rower. W ogóle sobie przypomniałem o tym i mi to... Nie, no to wygląda jak zbyt cywilizacja na Meksyk. To jest Europa jak nic. To jest jakaś biedna Europa. Klikamy w Albanię. Nie ufam sobie. Od dzisiaj przestaję sobie ufać. 24... Chłop ma japoński nawias. Widzowie, ja w tym filmie muszę wbić czempiona znowu. Ale że Meksyk wygląda jak biedna część Włoch. Nie, tamte auta były za biedne na Europę, widzicie? Tak to działa. Auto Via. Ciekawe. Ministerio de Provincia de Sevilla. Córdoba. Dobrze. Dwie informacje. Córdoba, Sevilla, czyli jest dobrze. Ecija. Tutaj. Ja po prostu... Gram jak syfą. I pytaj Niki od razu, jak to znalazłeś. Czytać umiem. Szanuję. Dobra. Graf się nie tiltuj. Też już za późno. To wygląda na bardziej europejsko, z takimi płynącymi górami. Beton. Tasz, Odża, Odży, Santrali, Shantije, Girishidir. Na jakiejś losowej drodze byliśmy na Izmir. Z tamtym Meksykiem to... Ja sobie nie ufam i często ja tych vibe'ów po prostu nie akceptuję. To wygląda jak Brazylia po kolorze ziemi, ale mamy czwartą genę, co? Jest dość rzadkie. I nie chcę po prostu znowu zrobić z siebie debila. Nie lubię, jak dostaję te... Czy możemy się zgodzić, że jakby były wszystkie lokacje w mieście, to by było fajniej? Byłoby fajniej, ale byłoby więcej takich noobów jak ja w gierce. Oj. Oj. Zdecydowanie Brazylia. A gdzie w Brazylii? Cholera nie wiem, bo to państwo jest jednym wielkim absurdem. Wiecie, że w Brazylii, jak chcecie sobie kupić klawiaturę, to musicie drugą wartość klawiatury zapłacić w podatkach? Meksyk z takimi... Nie mam pojęcia o tym Meksyku. Może ja powinienem być w czempionie. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Do widzenia. Descubrir, czyli do odkrycia. Norte de Santander. Poblacion po hiszpańsku jest. Ale w sensie Santander to jest miejscowość w Hiszpanii, ale po tym znaku jesteśmy ewidentnie w... Red, yellow and... Czy ktoś może zakończyć moje cierpienie po prostu? Czy mogę wrócić do nagrywania Minecraft Let's Play? Ja błagam, ja będę robił zajebisty Minecraft Let's Play. Przestań się ze mnie śmiać. Bo ja ci zaraz zasypię. Tak wygląda nagrywanie dwóch odcinków dziennie, widzicie? Oj, bro! Colin Gavin, bro, wini. O, okej, okay. Chłop tym razem wiedział, że Szkocja to akurat szanuje. Czy muszę mówić w tym filmie? Weźcie sobie, pójście, nie wiem, jakiś Subway Surfer z gameplay z boku i to sobie oglądajcie. Po prostu patrzcie na moje cierpienie. Baczki patrzyła. Futog! Ten, co jak idzie. 102. Jest antena?
Nie. 3, 1, 2, 100. Esso. Nie było anteny, a byliśmy północno. Ciekawie. Ten co GG od razu. Zaraz ci będę machał nieustannie. Jeszcze odkurzacz. Dzisiaj mnie wszystko wkurza centralnie. Szwajcaria, Japonia 50-50? Nie no, Japonia zdecydowanie. Skąd wiem, bo jest niska kamera. I są chińskie znaczki. Kała, rzeka to jest kała. Most jakiś. Ja bym chciał wejść na most jak PewDiePie i też powiedzieć coś ciekawego. Okej, okay, okej, okay. On jest z Japonii. On jest z Japonii, ja mu to daruję. Mam 500 HP. Jerwi. Saki Jerwen Polka. Ja po prostu muszę bankować na tym, że on państw nie będzie znał. Dobrze. Ale to jest mega OP, jak chłopiec z Japonii i Japonia nam się trafia, bo większość osób nie zna nic o tym państwie, on po prostu widzi i wie. What the fuck is this? Jakaś Rosja śmieszna. Jak to jest Sachalin, to on to rozpozna, bo pewnie chyba był. Był na południowym Sachalinie, jak jeszcze był pod okupacją japońską, chłop. Dobra, ciężarówka jest europejska, widzicie? Mówię ciekawe rzeczy. Dytas, o nie. O nie. Nigdy więcej się to nie pokazuj. Jesteśmy na północnym wybrzeżu Turcji, które możemy być gdziekolwiek, ale... On jest bliżej. On to wygrał. Czy ja dzisiaj straciłem już 80 elo? Myślę, że 70 straciłem. Bro! Czuję się, jakbyśmy rok temu byli. Ja potrzebuję coaching. Czy to jest ten sam? Nie, to jest inny, tamten miał ten nawiasiki. NMPZ. Wyglądała jak Polska. Gdzie jest słońce? Zajebiście, że nie kliknąłem. RG? Nie, Uru. Wiecie co? Subskrybujcie kanał Geomex. Tam będziecie mieli dobry content z GeoGuessera. E? A, Ghana. A ja chciałem kliknąć w kurna... w Rwandę. Ja wam przysięgam, że ja nic nie biorę przed tymi filmami. Ja naprawdę wam przysięgam. O cholera chodzi, czy wydano jakieś, nie wiem, tajne poradniki do GeoGuessera na YouTubie, których ja nie mogę oglądać? Dziko to wygląda. Portugalia? Czy Włochy? Jest ciasno, więc raczej Włochy. Budowali takie ciasne uliczki, żeby nie można było czołgiem wjechać. To jest fakt, którego potwierdzili prawdziwi patrioci. A tak na serio to nie wiem, dlaczego we Włoszech są takie wąskie dróżki. Może nie mieli potrzeby na szersze. Jakby, jak Włosi budują szeroką drogę. To jest ona szersza. Przepraszam, jest ona węższa od normalnej drogi w Stanach. Co mam? Stany po prostu. Dziękuję, że mogłem no moving od razu znaleźć słoweński. Skromny poziemiok. Sztos. To jest kierunek teren prywatny, a tam są znaki drogowe, co jest bardzo ciekawe. Ciekawe, czy musieli za nie zapłacić. Bo normalnie to miasto funduje, nie? Nie mów, że mi zrobi flawlessa typ. Ten odcinek dzisiaj to jest... Naprawdę ja nie miałem w swoim życiu więcej cierpienia. Petrowa. Ukraina czy Rosja? Tyle mi powiedz. Nie, no, uszy. To musi być Rosja. Ta. Ale to jest Rosja bliżej Europy, bo chałupki wyglądają tak tutejszo. To tu jest napisane. No nie mów, że nie skończyłeś swojego budynku. Dent. Ja mam dent on my head w tej chwili. Nie wiem, klikam podkazaniem. No w sumie mówiłem, że jest bardziej tutejsza. On mi robi flawlessa ten typ. On chyba największe jatta w swoim życiu zaraz zrobi, ja pierdzielę.
Okej, okay, Stany. Kanada. North Road. 3, 2, ale to ładnie. Auto Diesel Convenience Store. To musi być jakaś Nowa Szkocja. PIE? Georgetown? Placenta? Nie, Placentia. Badger. Roseneath. Umieram tutaj i nawet mnie to nie interesuje. Let's go! Nie wiem. To był mój hunch? Stwierdziłem, że złe i widzicie? To wątpienie we mnie. Czyli po pierwsze Nowa Zelka, a po drugie moje wątpienie sprawia, że zmieniam, chyba że mam to w dupie, co nie zmieniam i to mi wychodzi lepiej. School bus route. Dobra, klikamy tu. Ale nie umrę, nie umrę od tego. Jest blisko, że my... Widzowie, wytłumaczcie mi proszę. I musicie zawrzeć, nie wiem, zdanie skończyłeś się 5 razy w waszym komentarzu. Kliknęliśmy w to samo miejsce, nie wiem jakim cudem. West 9 plus 10, 21. To jak Europa wygląda? Jak Polska? Nie wiem. Zdecydowanie nie. Atrup. Znowu ta cholerna Dania. Dobrze, byłem kapkę bliżej. Jest szansa, że to wygram. Jest również bardzo duża szansa, że to przegram. Niska kamera, Japonia. On jest z Japonii! Kierunkowy. 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 Bo on już kurna. Watashi tachiwa doko desu ka? Ano. Toiretto wa totemo oki desu ne. Guinness rekordo. Muzukashii desu ne. Wy myślicie, że ja go przedrzeźniam, ale nie przedrzeźniam go, ponieważ to były 100% poprawne japońskie zdania. Owszem, absurdalne, ale poprawne. Kerosene tanks tam był. Tam był kerosene tank. O Boże, Alok mi kiedyś to tłumaczył. Że trzymają to, żeby było im ciepło. A nie to się na Hirosh... To się robi na Hokkaido. Gomenasai. Gdybym pamiętał, że ten tank znaczy Hokkaido, to bym to wygrał, bo rozpoznałem metę. Nara.